Siema Wito, u mnie jest piątek, godzina 17. Będę się zabierał za obrabianie wszystkich baniaków, zwłaszcza tego, jak widzicie, jest strasznie zarośnięty. Nie miałem czasu w poprzedni weekend zrobić tu przycinki, a 2 tygodnie temu jeszcze nie było tak fest zarośnięte, żeby się do tego rwać. No i niestety jutro nie miałem na to czasu, ponieważ do pracy trzeba iść. Tak wyszło, więc ogarnę się z tym dzisiaj. Co widać, że jest no grubo zarosło, więc wszystko pójdzie ścięte do połowy praktycznie. Ryb, jak widać, pełno. Pełno głupoli. Oczywiście, jak to w przyrodzie, fajnie, jak są drapieżniki. I jak wiecie, tutaj są. Coś tam wychwytują na pewno. Mówią oczywiście o ramirezach i o barwniakach. Myślałem ostatnio o czymś typu proporczykowce lub podobne do nich, czyli szczupieńczyki. No ale jednak po grubszym zastanowieniu się stwierdziłem, że jeszcze nie jestem gotowy na coś takiego, ponieważ miałem kiedyś proporczykowce w 84, padły mi niestety, jak byłem na urlopie. No to one były typowymi myśliwymi na rybek. A szczupęczyki działają podobnie, więc no nie chciałbym, żeby coś mi tutaj polowało na ten narybek. Jeśli jest ten narybek w nieodpowiednim miejscu, nie wiem, nawinie się pod pysk, praktycznie można powiedzieć, tutaj barwniaków, no to wtedy ma jakieś tam zagrożenie, że może zostać zjedzony. Chociaż kiedyś osobiście widziałem kilka razy, że młode głupole takie praktycznie parodniowe potrafiły przepłynąć w koło barwniaka. Wystartował za nimi lub nie zrobił nic i nawet nie było żadnej gonitwy. Mały mógł sobie spokojnie uciec w rogatka i po prostu przeżyć, a szczupieńczyk czy właśnie proporczykowce nie odpuściłyby, tylko po prostu by go goniły, aż by go złapały. Wtedy by to niestety naruszyło tutaj dość grubo przypływ tej mojej populacji tutaj, przyrost jakiś większy. No a na razie bym tego nie chciał. No ale jak widzicie, ślimaków jest tutaj pełno. One mi tutaj robią dobrą robotę, bo nie powiem, że nie. Choć niekiedy, jak mają coś więcej do zrobienia, typu jak jest teraz dość zarośnięte, jak wam mówiłem, hydrofila polisperma ciągnie się do góry strasznie, dlatego trzeba pilnować jej przycinki, ale dolnie listki sobie odpuszcza. Zbliżymy się, ja wam to pokażę, jak to wygląda. Tak, jesteśmy. Czy to będzie widać? No widzicie, tutaj są na dole takie bardziej listki żółte, które właśnie one odpadają, o, z dziurkami. Tutaj mamy kolejne. I te listki sobie w trakcie całego tygodnia lądują, lecą do góry i zatrzymują się tutaj na rogatku, ponieważ filtr właśnie spływa, spycha tutaj wszystko w ten róg. Tu się zatrzymują i tutaj sobie żerują na tym ślimaki, więc tutaj ich praca jest na tym etapie pożądana. Oczywiście co za dużo to niezdrowo i ich populację trzeba też troszkę ukrócić. Jakoś nie ekstremalnie, bo mógłbym się skusić i sobie wypożyczyć z głównego zbiornika tutaj moje bocje striata, które tam posiadam. Jedną lub dwie wpuścić na tydzień i myślę, żeby tu zrobił gruby porządek, ale nie o to chodzi, żeby ich tutaj całkiem wyplewić, tylko po prostu nawet takie usuwanie mechaniczne ręcznie ich nie wchodzi mi tu w rachubę, ponieważ nie chcę tego robić. Chcę po prostu, żeby to miało jakiś swój spokojny cykl. Ktoś się rodzi, ktoś odchodzi, no jak to w naturze. Więc cóż tu mogłem sobie dodać? No byłem w Polsce, jak wspominałem, w tamten weekend, praktycznie na dzień, no i postanowiłem sobie tam zakupić też właśnie coś do tych ślimaków, żeby ich
troszkę tutaj przerzedzić. Spokojnie, bez tam żadnych ekscesów. Nabyłem sobie helenki. Kiedyś miałem 2 lub 3 sztuki chyba w ogólnym zbiorniku. No tam oczywiście chyba za mała ilość, żebym mogła cokolwiek zrobić z ślimakami, które tam miałem. Potem nakupiłem sobie bocje i tak się stało, że już tych helenek nigdy więcej nie widziałem. Ani tych drugich ślimaków. Są natomiast tylko świderki. Tu również są świderki, które są bardzo pożyteczne. Ja akurat do nich nie mam nic. Mogą sobie być, wieczorami wychodzą tylko z podłoża. Fajnie to można obserwować. No, a tutaj mamy helenki, które będą wpuszczone. Sztuk 4. Jak wygląda helenka, no to każdy wie. 4 sztuki. No, ślimaków raczej nie trzeba aklimatyzować, więc ja sobie je po prostu tutaj normalnie wleję. Pewnie myślę, że żadnego choróbska sobie jakoś nie przyniosę. To są zwykłe ślimaczki. Czy ślimaki na coś chorują? Pewnie jak każdy. 1 wpadł, 2, 3 i 4. Także tych 4 muszkieterów, którzy się zatrzymali tu na roślinkach, oni będą tutaj mi jakoś ograniczać tą populację pozostałych ślimaków. Myślę, że będzie tutaj dobrze, tutaj nic innego im nie zagrażało, ponieważ bocji tutaj nie ma, jak mówię. I myślę, że to jest takie jednak jedno z lepszych rozwiązań. Nie chciałbym oczywiście, żeby się to jakoś super rozmnożyły, ponieważ one też się rozmnożają w zależności od tego, jakie mają warunki, dostępność do pokarmu. Powiem wam, że tydzień trzymałem w tym akwarium kwarantannowym, w którym sobie nabyłem rybki, tam parę sztuk w Polsce. Wiadomo, rybki dokarmiam, a tym wrzuciłem praktycznie 3 ślimaki. No i powiem wam, że przez ten tydzień tych 3 ślimaków nawet nie ruszyły. A akwarium jest naprawdę bardzo małe, to kwarantannowe, więc chyba nie były zbyt głodne. Tak więc no zobaczymy, czy cokolwiek tutaj zdziałają. Tu nie chodzi, jak mówię, bo ktoś może stwierdzić, że 4 ślimaki na taką masę, którą ja tutaj mam, to stanowczo za mało. I tak jak mówię, nie chodzi mi o to, żeby tą populację zniszczyć, żeby ona się zawahała jakoś. Chcę po prostu, żeby coś ją tutaj stymulowało. Jak mówię, ma tutaj po prostu być jakoś tam jakiś drapieżnik odnośnie co do ślimaków, żeby jednak no, ten przypływ był troszeczkę kontrolowany. No i cóż, biorę się za odcinkę za chwilkę. Sprzęt mam przygotowany. Nie chce mi się gasić na cholera. Muszę jakoś energika w sobie wypić. Już mam przygotowanego. Spalę papierosa. Podciągam rękawy i biorę się za robotę. No. Może napiszecie, jakie wy macie patenty na ograniczenie sobie liczby ślimaków i czy uważacie, że one są szkodnikami, czy nie. Bo ja osobiście uważam, że nie są szkodnikami. Oczywiście, jak ich jest za dużo, to jest zły znak. Ja tutaj nie mogę powiedzieć o tym, że ryby są przekarmiane, ponieważ ja praktycznie przy każdym karmieniu jestem. Widzę, jak one jedzą i powiem wam, że na pewno te dolnie rybki, którym wrzucam tutaj granulat, typu kiryski, gliniady, nie mają tutaj lekko, ponieważ rzadko coś spadnie na dno z pokarmu, który jest dawany rybom, taki poza granulatem. Więc mają tutaj ciężki żywot. I podejrzewam, że gdyby nie granulat, to mogłyby mi tutaj sobie nie podołać mojej kiryski, bo po prostu mogłyby paść z głodu. Także wszystko jest fajnie zbierane przez całą tą hordę głupików, która tu jest. A że i ślimaczki robią mi konkretną robotę właśnie z liśćmi, które odpadają od roślin, no to myślę, że też to fajnie działa. Jak na tą chwilę w zbiorniku mi się nic złego nie dzieje. Zobaczcie jeszcze, jak on wygląda w całości zarośnięty.
Jak widzicie, pływać, tam już nie za bardzo jest gdzie. Na pewno muszę się pozbyć jeszcze przynajmniej połowy rogatka. Także cała miska znowu się napełni roślinkami. No i tyle. Także na dziś dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Witohej.